Dziś Złocieniecki Ośrodek Kultury w terenie. Co robicie? Ja to tam nie wiem, ja tylko w tej chwili ławkę maluję. Słyszałam, że jakieś galerianki mają przyjechać czy coś. W ogóle to tak na temat plotek, to chyba najlepiej więcej ta Agata powie. O, jeżeli chodzi o plotki, to ona jest dobra. Plotki mówią, że nadchodzi Złocienieckie Święto, Święto Drawy. Jakie galerianki, jakie galerianki! Płotki, płotki! Dzisiaj przypływają do nas płotki. Mamy już 8 wystaw w mieście, więc zapraszamy w tym roku. Zapraszamy Was trochę, żebyście wyostrzyli zmysł wzroku. No właśnie, w szczegółach. Piątek, co się będzie działo? Oglądamy wystawy, łapiemy smoka, będziemy na ośrodkach czasowych, będziemy w mieście. Najbliższy weekend, w piątek i w sobotę, ulicami Złocieńca wyruszy smok, który będzie siał dużo zamętów w naszym mieście. Będziemy również mieli w sobotę od godziny 22:00 w nocy piękny pokaz iluminacji na kościelnej wieży. Zapraszamy. Można iść na spacer, niech każdy znajdzie swoje ulubione miejsce, skąd będzie można oglądać wieżę i niech podziwi nasze świetne widowisko. Pierwszy raz coś takiego w Złocieńcu, więc myślimy, że będzie ciekawe. Jakie kolory będzie można zobaczyć? Oj, kolorów będzie mnóstwo. No, na pewno więcej niż na tęczy. Wszystkie możliwe. W tym roku nietypowo, dlaczego tak? W tym roku nietypowo, no bo jak wszyscy wiemy, mamy bardzo specyficzną sytuację. Mamy no niestety tego wirusa, który nam tutaj utrudnia trochę życie, ale my właśnie chcemy naszymi pięknymi galeriami, płotkami, tę naszą przestrzeń urozmaicić, nadać jej kolorów, pokazać, że jesteśmy fajni, kolorowi, uśmiechnięci, że dzieją się u nas ciekawe rzeczy i dlatego no, w tym roku tak wyjątkowo. Co możemy zobaczyć na płotach? Jakie zdjęcia? Zdjęć mamy mnóstwo. To są zdjęcia naszych mieszkańców, wystawa piękna na deptaku. Nasi mieszkańcy, kolorowi, uśmiechnięci, poprzebierani. Mamy piękne obrazy wykonane podczas poprzednich edycji Święta Drawy, gdzie pokazujemy artystyczne dusze naszych mieszkańców. Będziemy mieli piękną właśnie tutaj wystawę płotek, rybek na naszym przystanku przy ulicy Połczyńskiej. Piękna wystawa będzie. Również zdjęcia na płytach rzeki Drawy w różnych ujęciach. Tak, Drawa w różnych ujęciach naszego regionu. Jak wygląda, jak płynie? No, myślę, że ciekawe. Urozmaicenie i na pewno coś innego ciekawego do pocieszenia oka. Dlaczego warto przyjechać do Złocieńca w ten weekend? W ten weekend warto być w Złocieńcu, ponieważ no, zmieniamy tę naszą przestrzeń lokalną. Warto ją zobaczyć w innym świetle, gdzie tutaj nawiążę właśnie do naszego pokazu iluminacji świetnej na wieży kościelnej w sobotę od godziny 22 do 2 w nocy. Multum kolorów, multum różnych wzorków, ślaczków będzie można oglądać. Mamy taką korzystną lokalizację wieży, że jest widoczna z wielu różnych stron miasta, więc każdy będzie mógł obejrzeć ją z ulubionego okna w domu, z ogrodu, działki, tarasu, balkonu, a nawet ze spaceru, do czego zachęcamy, żeby wyjść, pospacerować, obejrzeć pokaz, i także nasze galerie.